Jaśka wraca z zupełnie nową energią, odmieniona, więc dla mnie jako aktorki jest to bardzo interesujące zadanie, bo ta postać odzyskała jakąś taką radość życia i mamy bardzo dużo scen ze Stefanem Pawłowskim, z czego się bardzo cieszę, bo nam się świetnie razem pracuje. Teraz mam scenę też z dziewczynkami, więc jest naprawdę kolorowo. No widzowie już tutaj spekulują, zresztą spekulowali już pod koniec ubiegłego sezonu, gdy pojawiła się takie naprawdę wejście z buta, znowu jest Aśka i właśnie spekulowali, jak będzie wyglądała ta relacja Aśka-Marcin, więc zdrać rąbka tajemnicy. Oczywiście, Aśka wraca do Warszawy i jest wolnym duchem i między nimi odradza się przyjaźń, która zawsze gdzieś tam była. Bardzo się wspierają. Postać grana przez Stefana Pawłowskiego przechodzi trudne chwile, więc Aśka go wspiera. I na tym opiera się ta relacja. Będzie próbowała go odzyskać? Ja rozmawiając ze scenarzystkami o tym powrocie, od razu mówiłyśmy o tym, że ja zaznaczałam, że nie chciałam, żeby to była dziewczyna, która się ugania za tymi facetami. Ja chciałam, żeby ona po prostu była sobą, żeby była właśnie wolna, bez oczekiwań. I tak właśnie jest w tym, i tak to jest pisane. Ja bardzo o to walczyłam i cieszę się, że to udało się zrobić. Aśka absolutnie nie gra w żadne gierki i tak dalej, jest szczera, uczciwa i jedyne, na czym jej zależy, to przyjaźń. Czym nowy sezon O mnie się nie martw zaskoczy widzów? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, no nie przeczytałam jeszcze, nie wszystkie odcinki są jeszcze napisane, więc absolutnie nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Ale słyszałam, że serial zmienia datę emisji. Opowiedz o tym. Do tej pory można było oglądać O mnie się nie martw w piątki wieczorem, a teraz będzie można go oglądać w poniedziałki, co jest akurat uważam świetne, ponieważ wiadomo, jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc warto poniedziałki zakończyć z naszym serialem. Pytanie, którego nie sposób nie zadać, bo tej akcji jest coraz głośniej i całe szczęście Ciało bogini za nic się nie wini. Opowiedz. No cóż, akcja powstała spontanicznie, znaczy to w ogóle nie miała być akcja, po prostu nagrałam o tym kilka Insta Stories, ale to, co się wydarzyło później, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Czuję ogromną dumę nie tylko z siebie, ale również z tych wszystkich dziewczyn oraz chłopaków, którzy codziennie pokonują swoje bariery, przełamując się i znajdując w sobie odwagę do rzeczy, które tak naprawdę poprawiają im jakość życia. Dostaję mnóstwo wiadomości o treści. Dzięki tobie pierwszy raz od 9 lat założyłam krótkie spodenki. To jest naprawdę szokujące, no, ale mam nadzieję, że to będzie się rozwijać ciągle i może jeszcze coś wydarzy się zaskakującego. Nie wiem, bo to wszystko jest tak spontaniczne. To już na sam koniec, bo niedługo do kin trafi polska wersja filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Opowiedz o tym projekcie, jak do niego trafiłaś, jak wspominasz realizację zdjęć. Tak, film Nieznajomi jest, bazuje na scenariuszu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Do obsady trafiłam poprzez casting. Byłam na castingu jednym, drugim. Bardzo mi zależało na tym, żeby naprawdę jakby te role były zagrane przez osoby, które wydawały mi się najodpowiedniejsze, więc akurat tę moją parę postaci grane przeze mnie i przez Michała Żurawskiego długo szukali tych osób, więc ale wydaje mi się, że nie mogli wybrać lepiej. Praca na planie była świetna, do tej pory jedna z naprawdę najciekawszych, najpiękniejszych przygód w moim życiu zawodowym. Wszystko na najwyższym poziomie i co tu dużo gadać, no jak się robi taki film, to później chciałoby się już tylko takie rzeczy robić.